Będziemy dzisiaj mówić o programie ASY Internetu, programie, który Fundacja Szkoła z Klasą prowadzi razem z Google. Ja się nazywam Marta Kuciłowska, jestem wiceprezeską zarządu Fundacji Szkoła z Klasą, a dzisiaj ze mną będzie jeszcze kilka osób. I będzie to Agnieszka Chmielecka, która siedzi tutaj obok i zaraz ją zobaczycie. O. Dzień dobry. Jest, będzie z nami Barbara Krywoszejew, która jest trenerką naszego w naszym programie i będzie Kamil Śliwowski, która odpowiada u nas za bardzo dużo różnych rzeczy, między innymi za merytorykę, ale też za rzeczy trenerskie, ale też za to, jak wszystko w ASAch wygląda i jak się w ASAch komunikujemy z wami. Czy to wszystko prawda? Tak, to wszystko prawda. Ja się zajmuję koordynacją tego programu i też będę w nim szkolić. Będę się kontaktować ze wszystkimi osobami, które będą chciały wziąć udział w naszych szkoleniach i innych działaniach, które przygotujemy w naszym programie. Tak, więc my się już przedstawiłyśmy. Przedstawiłyśmy też całą resztę. Przedstawiamy też tego tutaj niebieskiego stworka, który jest takim graficznym, głównym asem internetu. Asem internetu. No dobrze, zanim przejdziemy do tego, co w programie i czego możecie się spodziewać, to chcielibyśmy, bo mówię za całą naszą czwórkę, zadać wam pytanie, z czym w ogóle kojarzy wam się cyberbezpieczeństwo? I gdybyście te swoje skojarzenia mogli nam napisać w komentarzach, to byłoby znakomicie. Cyberbezpieczeństwo w ogóle, wszystkie skojarzenia, które przychodzą wam do głowy. Wypiszecie, mam nadzieję. A my powoli opowiemy wam o tym, jak to wygląda od strony faktograficznej. Aga, opowiesz? Tak. Przede wszystkim opieramy nasz program o badania. Chcemy z wami rozmawiać o tym, jak młodzież korzysta z internetu. Do nich głównie kierujemy nasze przekazy poprzez was, poprzez nauczycieli, którzy będą przygotowywani podczas szkoleń, podczas webinarów, szkolenia online do tego, żeby pracować w ciekawy, fajny sposób z młodzieżą o bezpieczeństwie w internecie. I chcemy się opierać na badaniach i takich badań jest sporo. Najnowsze z nich to EU Kids Online z początku tego roku, 2019 roku. Wcześniejsze badania, na przykład wilki i owce, też są bardzo interesujące, warto, żebyście do nich sięgnęli. I co mówią te badania? One mówią, że ponad 80% dzieci i młodzieży codziennie korzysta z internetu i korzysta wielokrotnie z tego internetu w ciągu dnia. Część z nich niemalże z tego internetu nie wychodzi. To oznacza, że dla dzieci, dla młodzieży, młodych ludzi właściwie nie ma już takiego podziału na świat offline i online, który być może my jeszcze w naszych głowach mamy. Więc my tego świata też nie chcemy dzielić. I co więcej, ponad 72% dzieci i młodzieży ma profile na różnych portalach społecznościowych i spotyka się z bardzo różnymi treściami w tej sieci. Nawet jeżeli te profile są tak naprawdę nielegalne. Tak, to znaczy dzieci młodsze, które mają poniżej 13 roku życia, nie powinny na przykład mieć takich profili na Facebooku, ale je mają. No więc też jakby jak chronić te dzieci przed różnymi treściami, jak też sensownie z głową uczyć je korzystać z tych zasobów, które ma internet i nie straszyć, a w fajny sposób o nim opowiadać, żeby dzieci nam zaufały i chciały z nami na ten temat rozmawiać, bo te badania, o których wspomniałam, i YouKids pokazują, że dzieci niechętnie rozmawiają z dorosłymi, z rodzicami, z nauczycielami. Widzicie teraz taki slajd, który pokazuje, jak niski jest poziom zaufania dzieciaków do dorosłych. I tak naprawdę ani rodzic, ani nauczyciel to nie jest taka osoba, do której dziecko łatwo i chętnie przyjdzie porozmawiać o tym, co je w sieci spotyka, co je martwi, co je smuci, czego się boi. Więc my dorośli na pewno mamy ważną misję i powinniśmy też zwrócić uwagę na to, żeby to zaufanie między nami a dzieciakami budować. No i tak, to dzieci, tak jak widzicie tutaj, głównie
korzystają z pomocy rówieśniczej. Jeżeli z jakimiś treściami się spotykają, to odbijają się od swoich rówieśników, tak, pytając ich, co oni na ten temat myślą. I fajnie, żebyśmy my rodzice, my dorośli, nauczyciele też budowali swoje kompetencje i budowali tą relację fajną z uczniami. I też interesowali się internetem, interesowali się tym, jak oni z tego korzystają i żebyśmy my też umieli na ten temat ciekawie opowiadać i wtedy ta przygoda z internetem będzie fajna, zabawna, wesoła, przyjemna, a nie tylko taka oparta na lęku. Ja myślę też, że to, co powiedziałyśmy wam przed chwilą, czyli to, że dzieciaki nie dzielą dzisiaj świata na online i offline, jest być może na pierwszy rzut oka jakimś tam zagrożeniem, czy może dla nas dorosłych być przerażające, bo my w tej sieci często czujemy się słabsi niż nasze dzieci. A z drugiej strony jest to ogromna szansa, bo to znaczy, że możemy kształcić pewne postawy w realu i te same postawy będą w sieci wartościowe i ważne. I do tego jeszcze na pewno wrócimy. No i właśnie, spójrzcie na kolejny slajd. Slajd, który pokazuje, że jeżeli chcemy chronić dzieciaki, czy inaczej, jeżeli chcemy, żeby one w tej sieci zachowywały się rozsądnie i potrafiły sobie radzić same, to taka ochrona w postaci oprogramowania, czysto cyfrowych rzeczy jest tylko jednym z elementów, ale tak naprawdę wiedza i zachowanie, czyli pewne nawyki, które dzieciaki wykształcają po prostu w swoim życiu, rzeczy, których się uczą, rzeczy, które konstytuują je jako osoby, te same rzeczy w sieci będą je chronić, które chronią je na co dzień w życiu codziennym. Taki przykład. Jeżeli wychodzicie ze swojego domu, to chcąc go ochronić, zamykacie drzwi na klucz. Prawda? Większość z nas nawet o tym nie myśli. Bierze klucz, automatycznie zamyka drzwi. Nawet będąc już na dole klatki schodowej, zastanawiamy się, czy w ogóle te drzwi zamknęliśmy, czy nie. Czasem nawet wracamy. Tak, jest to tak automatyczne działanie. I dokładnie jakby o takie nawyki chodzi też w bezpieczeństwie internetowym, cyfrowym, żeby zamykać na przykład naszą pocztę, kiedy wychodzimy, wylogowywać się z portalu społecznościowego, na którym jesteśmy, żeby nasz komputer uśpić, żeby on był zahasłowany. Różne takie elementy, które powinny stać się naszymi nawykami, powinniśmy robić to automatycznie, żeby właśnie siebie chronić, podobnie jak chronimy nasze mieszkanie czy nasz dom. Więc to jakby na tym nam zależy, jest to podstawa cyberbezpieczeństwa. Oprócz tego oczywiście wiedza i instalowanie różnych narzędzi, które nam w tym mogą pomóc. Tak jest. I coś, do czego jeszcze wrócimy i wrócimy, kiedy będziemy wam głębiej opowiadać o samym programie, to, że dla nas to te nawyki, te zasady postępowania to są po prostu pewne, to są pewne postawy, to są pewne wartości, takie same online i offline. I to pozwala też otworzyć tę furtkę dla nas dorosłych, czyli my nie musimy być cyfrowi, możemy po prostu być z naszymi dzieciakami. To co, boicie się? Chcemy, żebyście wy nauczyciele, chociaż może nie tylko nauczyciele są dzisiaj z nami, jeżeli tak jest, to też zachęcamy, żebyście napisali na czacie, co robicie i co was do nas przywiodło, żebyście tego cyberbezpieczeństwa się nie bali i nie bali się tego, żeby z dzieciakami o cyberbezpieczeństwie rozmawiać, nawet jeżeli nie jesteście w nim ekspertami. No właśnie, no bo nie ma się czego bać w tym sensie, że chcemy uczyć i chcemy, żeby nasze dzieciaki w świecie wirtualnym były takie same jak na co dzień. Żeby były fajne, żeby były miłe dla innych ludzi, żeby tych ludzi szanowały, żeby były odważne, żeby były pewne siebie. Więc to są takie rzeczy, które no jakoś umiejętności miękkie pewne, nie tylko wiedzowe i techniczne, których chcemy uczyć, o których chcemy rozmawiać. Te wartości są dla nas ważne na co dzień, niezależnie od tego, czy jesteśmy online czy offline. I w tym jesteśmy chyba nieźli, tak sobie myślę, jako dorośli, więc mamy nadal co tym dzieciakom pokazywać, czego ich uczyć, swoją postawą też świadczyć o tym, że szanowanie innych ludzi jest na przykład fajowe. I dzieciaki biorąc z nas wzór i rozmawiając z nami o tym, po prostu też będą fajne w ogóle na co dzień. No więc jakby biorąc to pod uwagę, tak, i to nie bój się Kevina, nie bój się
internetu. To się odzwierciedla też w naszych wartościach, które w naszym programie Asy Internetu mamy. I tak jak widzicie... Jest ich 5. Tak. Rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga. Zaraz wam pokażemy, co się kryje pod każdym z tych pojęć. Mm-hmm. Ale zobaczcie, że takie... świadome korzystanie z internetu ujęte w ten sposób jest dużo bardziej zjadliwe dla kogoś, kto boi się tej cyberprzestrzeni. Mhm. Bardzo często też na szkoleniach, jak rozmawiamy z grupami, pytamy osoby na sali, kto to jest as internetu, to bardzo często te wartości się pokazują, pojawiają. Ludzie mówią, że to jest osoba odważna, że to jest osoba sprytna, że to jest osoba, która sobie radzi, że to jest osoba, która jest przyjazna dla innych użytkowników, która umie się ochronić, tak? Więc te wszystkie wartości jakoś też intuicyjnie wszyscy czujemy, że są ważne i potrzebne, tak, w życiu codziennym, jak w internecie. No chociaż, i właśnie... chociaż często w czasie tych rozmów rzeczywiście ten podział na świat online i offline nadal występuje, a tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie wiem, jest on właściwie zupełnie bezzasadny, tak, tak. Bo wielu z nas na przykład chociażby siedzi w autobusie i korzysta z Facebooka, tak? Więc ten podział rzeczywiście dawno przestał być już. Albo słucha muzyki, a czyta książkę jednocześnie, albo się rozgląda tak po świecie, co tam się dzieje za oknem autobusu. No i zobaczcie, rozsądek. Czyli udostępniaj z głową. W tych tematach zastanawiamy się, co i komu udostępniamy w internecie. Czy wiemy, jakie informacje zachowywać dla siebie? Dlaczego to robimy? Tak? Jakie informacje ludzie mogą o nas znaleźć i co to o nas będzie mówiło? Więc tutaj w tym kawałku wartości takiej jak rozsądek, gdzie rozmawiamy trochę o sprycie, trochę o byciu inteligentnym, ale też dojrzałym, odpowiedzialnym za te treści, które w internecie pokazujemy, no to jest w tym udostępniaj z głową. Tak, i też staramy się stawiać na to, żeby uczyć po prostu świadomych wyborów, bo tak. To, co udostępniamy, to nie jest tak, że my dajemy jakąś jasną receptę na to, co udostępniać, a czego nie udostępniać, raczej pokazujemy pewne granice i zagrożenia, które płyną ze stawiania sobie granic, bo to, co udostępniamy w internecie, zależy od bardzo wielu rzeczy. Niektórzy ludzie robią więcej, inni mniej. Wszystko powinno zależeć od tego, co świadomie wybieramy i dlaczego to robimy. Mhm. Zostawia po prostu ślad po sobie. Uważność. Uważność, czyli nie dajemy się nabrać, uczymy się, jak rozpoznawać próby wyłudzania naszych informacji, jak wyłapywać oszustwa w internecie i też jak sobie z takimi sytuacjami radzić, czyli jak na przykład zgłosić taką próbę. No i tutaj oczywiście ważne jest, żeby uważnie śledzić to, co się dzieje, czytać, porównywać, analizować, bardzo refleksyjnie podchodzić też do tych treści, które znajdujemy w internecie. Żółty, czyli siła. Siła tak naprawdę rozumiana na bardzo wiele różnych sposobów, bo chodzi o silne hasła, chodzi o silne zabezpieczenia, ale też o taką właśnie świadomość i moc, którą ma się w sobie, żeby te swoje dane chronić. Czyli tutaj odpowiedzialność jest bardzo ważna w tej sile, tak za siebie, jak i też za to, jak inne osoby nas widzą, czy jak my reagujemy na to, co one umieszczają w sieci. Życzliwość, moja ulubiona, bardzo, bardzo lubię tę życzliwość i myślę, że ona jest też jakoś bardzo ważna i w ogóle podstawowa dla tych wszystkich innych wartości, które tutaj mamy. Szczególnie jeżeli wrócimy do badań i zobaczymy właśnie, jak rzadko zgłaszane są takie krzywdzące, trudne sytuacje, jak rzadko też młodzież przychodzi z takimi sytuacjami do dorosłych. A bardzo wielu z nich spotyka się na co dzień z hejtem, na co dzień z sytuacjami, które mogą być krzywdzące dla innych osób, więc rzeczywiście chcemy pokazywać, że warto być fajnym, życzliwym, przyjaznym dla innych ludzi, ich szanować na co dzień, niezależnie od tego, czy to się dzieje twarzą w twarz, tak jak my siedzimy sobie tutaj z Martą, czy tak jak wy od nas odbieracie w tej chwili online, żeby być po prostu fajnym, czyli żeby patrzeć, umieć rozpoznawać negatywne treści w internecie, negatywne zachowania, żeby umieć na nie zareagować, żeby umieć je zgłosić, gdzie to zrobić, jak to zrobić,
Tego się uczymy w kawałku o życzliwości. Tak. I też jak to robić w ramach właśnie własnych granic i własnego poczucia komfortu, bo można to robić na bardzo wiele różnych sposobów, niekoniecznie z narażeniem siebie. Tak, chronimy też siebie w tym, wybieramy sposoby, które dla nas są fajne, które nam pomagają, a jednocześnie no, pokazujemy, że nie godzimy się też na nieprzyjazne, hejterskie treści, które się pojawiają w internecie. No i ostatni punkt, czyli odwaga. Odwaga. Czyli jak rozmawiać, to jest właśnie to już konkretne odniesienie się do badań. Jeżeli widzimy w internecie niepokojące treści, to co możemy z tym zrobić, do kogo możemy się zwrócić i jak na ten temat rozmawiać i jak sobie z tym radzić, czyli właśnie jak reagować. Te wątpliwości to są wątpliwości młodych ludzi, ale to mogą być też wątpliwości nauczycielskie, więc tego tematu dotykamy właśnie w tym ostatnim punkcie. Zaprosimy, tak. To teraz zrobimy chwilkę przerwy, dosłownie kilka sekund, więc nie uciekajcie. I zaprosimy Basię Krywoszejew, która przeprowadzi naszą trenerkę w programie ASY Internetu, która przeprowadzi z wami pierwsze z ćwiczeń, jedno z ćwiczeń, które mamy w naszym zestawie scenariuszowym, o którym też jeszcze za chwilę powiemy. I bardzo was zapraszamy do tego, żebyście się zaangażowali i żebyście rzeczywiście wzięli w nim udział. Zapraszamy. No to Basia. Obiecaliśmy Basię i jest Basia. No to przechodzimy do praktyki. Do praktyki. Będziemy rozmawiać o rozsądku, ale chcielibyśmy was zaangażować i poprosić was o pomoc i o to, żebyście mimo tej późnej pory i upału na zewnątrz też z nami popracowali. I chcielibyśmy was najpierw podzielić na dwie grupy. To jest trudne zadanie. Osoby, których imię rozpoczyna się od litery A do K, to będzie pierwsza grupa, grupa policjantów. Wow. A po K jest L, to od L do końca alfabetu, to będzie grupa reklamodawców. I najpierw wyobraźcie sobie, że jesteście albo policjantami, albo reklamodawcami. I to jest pierwsza rzecz. I chcielibyśmy wam przedstawić Kingę. To jest Kinga. Że mamy komputer, ale patrzymy, jak tam reklamodawcy i policjanci. Tak, więc tak możecie dać znać, kto jest policjantem, kto jest reklamodawcą. Nie odzywacie się, więc nie wiemy, czy przyjęliście swoje role. Czy są tam jacyś policjanci? Chyba nie ma policjantów. Nikogo nie ma. A reklamodawcy? No i co? Może są. Policjanci, zgłoście się. Zgłoście się. Policjanci. Od A do K. Są. A, jest policjant. Zgłosiłam. Jestem policjantką. A czy znajdziemy jakiegoś reklamodawcę? Reklamodawcy, ujawnijcie się. Sami policjanci chyba są. Sami policjanci, sam początek alfabetu z nami. Policjant. Policja. O, jest! Reklamodawca, jeden. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że jeszcze dołączą do nas kolejni reklamodawcy. O, pojawiają się, super. To jest Kinga. Kingę znamy na razie z social mediów. To jest jedno z jej zdjęć, które możemy zobaczyć na jej facebookowym czy innym profilu i możemy przeczytać kilka jej wpisów. Przeczytajcie sobie, co Kingę o sobie napisała na Facebooku. Strzeliłam gola, przynajmniej był remis. Kinga jest ustka, mandat, nie cierpię poniedziałków. Studniówka jest też. I Kinga jest z użytkownikami Bartek, Marek i jeszcze czterema innymi osobami w Kalifornii. W najlepszym miejscu z najlepszymi. Gorąca stronka mojej koleżanki. To tak, tak? Chyba tak, nie? Tak, jakieś ogniste ognie. Tak. Ten kot to w dużej części moje dzieło. I teraz pomyślcie z waszej roli policjanta, policjantki, bądź reklamodawcy, reklamodawczyni, co myślicie o Kindze? Jaka jest Kinga? Na podstawie tego, co zobaczyliśmy w jej profilu społecznościowym. Z punktu widzenia waszej roli. Waszej roli, tak. Z punktu widzenia policjanta, policjantki, bądź z punktu widzenia reklamodawcy, reklamodawczyni. Co sobie myślicie? I oczywiście napiszcie nam o tym koniecznie na czacie. Czekamy.
policjanci, co myślicie sobie o Kindze? Kto to taki jest? Iwona, policjantka, jeżeli dobrze pamiętam, nie szanuje swojej prywatności, za dużo info. Dużo o sobie mówi. Okej. Ktoś jeszcze? Wysportowana i ambitna Daria. Daria, czy jesteś policjantką czy reklamodawczynią? Daria mi wygląda na reklamodawczyni, ale nie jestem pewna. Ale Daria. D. Aktywna, społeczna osoba. Marzena. Możecie nam też pisać na przykład po slash albo w nawiasie, z jakiej roli. To będzie nam łatwiej, zwłaszcza, że możecie różne przyjąć. Bardzo otwarta osoba, nawet za bardzo. Jest kierowcą, dostała mandat. To chyba musi być policjant. No dobra. Muszę wesprzeć reklamodawców. Daria, okej. Iza, policjantka, nie lubi rodziców. Lubi dużo mówić o sobie. Łatwo sprzedaje info o sobie. Okej. Czyli mamy bardzo różne informacje z każdej strony. A teraz ja wam przeczytam informacje, co Kinga mówi o sobie. Mam na imię Kinga. Jestem na pierwszym roku programowania na Politechnice. Ale marzy mi się drugi kierunek. Grafika na Akademii Sztuk Pięknych. Mam brata, który właśnie kończy liceum. Ciężko uwierzyć, że ten maluch już za kilka miesięcy zdaje maturę. Niedawno dołączyłam do drużyny hokejowej. Podczas rozgrywek stoję na bramce. Kocham zwierzęta, szczególnie koty, chociaż nie mogę ich mieć, bo jestem niestety uczulona na sierść zwierząt. Nie mam prawa jazdy, ale chętnie jeżdżę rowerem. Od ostatniego mandatu zaopatrzona w lampki rowerowe. Najważniejsi są dla mnie moi rodzice i brat, ale również przyjaciele, z którymi chętnie spotykam się w Domu Kultury Kalifornia. Ha, ha. Ha, ha. I co wy na to? Lubi zwierzęta. Tu mamy jeszcze komentarze, wracają lubi do nas. Lubi się bawić, szalona, zbuntowana, szuka sposobu, aby z rodzicami. Mm-hmm. Jak przeczytam wam informacje o tym, co Kinga wam powiedziała o sobie, to jaki jest wasz punkt widzenia? Dalej myślicie tak samo, czy gdzieś zaskoczyło i możemy zobaczyć więcej w tym szerszym kontekście? Wracając do tych informacji, mamy je cały czas wyświetlone. Nie widzę was. Podchwytliwe, czyli dokładnie inaczej. No właśnie, zobaczcie, to jest tak, że w naszych profilach społecznościowych różnych, czy w ogóle w internecie, pokazujemy jakiś kawałek siebie i bardzo często osoby, które nas obserwują, nie wiedzą, jaki jest ten kontekst, nie znają szerszego, nie znają nas, widzą tylko to, co my widzieliśmy na początku o Kindze, myśląc o niej bardzo różne rzeczy, co widzieliśmy w waszych komentarzach. Gdybyśmy teraz zrobili stop klatkę, zapomnieli o tym, co myśleliśmy wcześniej i najpierw przeczytali tą krótką opowieść o Kindze, a potem te jej wypowiedzi, to nasze spojrzenie byłoby już zupełnie inne. Więc mamy tutaj dwie rzeczy w tej uważności i rozsądku. Po pierwsze, to jest nasza prywatność, jak dbamy o nią, komu udostępniamy te informacje, czy na przykład zawężamy ją tylko do naszych najbliższych znajomych, rodziny, którzy znają nas i wtedy, kiedy piszemy na przykład o mandacie, to wiedzą, że to raczej nie jest za przekroczenie prędkości, tylko na przykład za brak lampek rowerowych albo za przechodzenie na czerwonym świetle, czy wiedzą o tym wszyscy i właśnie zastanawiają się, czy jesteśmy szybko pędzącymi po drogach piratami drogowymi. Więc po pierwsze prywatność i to, komu udostępniamy. Po drugie, cały czas myśląc o prywatności, bo to jest tak, że wiecie, co jest w internecie,
zostaje tam na zawsze. Nawet jeżeli nie tak, że każdy zawsze w każdym momencie będzie mógł zajrzeć, ale nigdy nie wiemy, czy ktoś nie zrobił print screena, czy gdzieś nie zajrzał, nie zapisał. Więc to, co opublikujemy, z tym tracimy nad tym kontrolę. Z tym się już może wydarzyć wszystko. Więc pytanie, to co publikujemy, co z tym zrobi nasza mama, nasze dzieci, pracodawca, przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. Tych osób, które nas mogą zobaczyć i w pewien sposób oceniać w internecie jest bardzo dużo. I tutaj znowu, ponieważ w asach internetu bardzo nam zależy na tym, żeby budować na pozytywach, to pamiętajcie, że to, co publikujemy w internecie, to też jest miejsce kreacji. W związku z tym możemy tam zamieszczać też to, co chcemy, żeby zobaczyli inni ludzie. I świadome konstruowanie swojego wizerunku w sieci jest bardzo ważne i też jest pewną umiejętnością. Więc to nie jest tak, że należy się tego tylko bać, ale trzeba to robić z głową. Dokładnie, że nie należy też w ogóle nic udostępniać i nie być w internecie, bo to absolutnie tak nie jest. Bo to zależy od nas, co opublikujemy i jaką twarz swoją pokażemy. Tak jest. Zniknęła Basia i magicznie pojawił się Kamil. Cześć Kamil. Cześć. To co? To powiesz nam, jak się nie dać nabrać, dobra? Tak, to jest kolejna lekcja z asortymentu szerokiego 20 lekcji asów internetu. Ta poprzednia o Kindze, o której opowiadała Barbara, była lekcją bardziej o psychologii, o tym, jak media społecznościowe faktycznie wpływają na to, ile o sobie mówimy. Natomiast ta lekcja, nie daje się nabrać, jest zdecydowanie bardziej techniczna i może się przydać zarówno dzieciom, młodszym, starszym, nauczycielom i wszystkim dorosłym, dlatego że jest o kompetencji, której wszyscy potrzebujemy, czyli o umiejętności wykrywania oszustw w internecie. Oszustw, czyli fałszywych informacji, ale też prób wyłudzenia danych, prób wprowadzenia nas na stronę internetową, która nie jest prawdziwa. Coś, co nazywamy szeroko phishingiem, ale to też jest wszystkie formy tak zwanych clickbaitów, rzeczy, które próbują nas nabrać, głównie działając na naszych emocjach, po to, żebyśmy zrobili coś, czego nie chcemy tak naprawdę zrobić, czyli właśnie dać się najczęściej oszukać albo kliknąć dla kogoś, dać komuś dodatkowe informacje i dane. Bardzo pouczające dla dorosłych. Powiem wam szczerze, że robiliśmy już tę lekcję również z dorosłymi odbiorcami i naprawdę są takie elementy, które są zaskakujące, więc warto. Dla nas też były, dla mnie były, dla Kamila pewnie nie. Tak, i w dużym skrócie ta lekcja polega na tym, że pokazujemy przykłady i zresztą zachęcam do tego, żeby te przykłady, które zaraz pokażemy, stestować też na sobie, czy potrafimy od razu ocenić, czy coś jest oszustwem, czy jest prawdziwym, czy nieprawdziwym komunikatem. I zaraz kilka takich przykładów pokażemy, możecie pisać na czacie, ale co jest też dosyć ciekawego, w tę lekcję możemy zrobić zarówno dzięki materiałom masów internetu na papierze bez komputera, albo jak zaraz zobaczymy, możemy ją zrobić w wersji interaktywnej. I teraz też zachęcamy was do tego, że jeżeli wy też kiedyś się spotkaliście z taką sytuacją i macie jakiś takiego maila, który wiecie, że był próbą wyłudzenia informacji, to zachowajcie go, bo może wam się przydać do celów edukacyjnych. Tak, tu mamy taki pierwszy przykład z maila. Zobaczmy, czy wiemy, czy na pewno jest to prawdziwy, czy fałszywy komunikat. Dajcie znać na czacie, czy to jest prawdziwy, czy fałszywy. Ja tu poczekam kilka sekund na pierwsze odpowiedzi, ale podejrzewam, że ten będzie prosty. Ostatnio na zajęciach dla szóstoklasistów ze szkoły podstawowej ten przykład, mimo że nie mają konta w banku, większość z nich był do rozpracowania w kilka sekund. I też poza tym, czy jest to prawdziwy, czy nieprawdziwy, spróbujmy też znaleźć te elementy, które świadczą o tym, że jest to prawdopodobna próba wyłudzenia informacji. Jak się zorientujecie? Co sprawdzać w takich sytuacjach, kiedy macie wątpliwości? Na co zwracać uwagę? Tak, jest takich elementów kilka. Po pierwsze, szybko można zobaczyć, że domena, przez którą zostało przesłany taki mail, nie wygląda jak domena banku. To jest raz. Możemy też sobie zobaczyć i kliknąć dokładnie szczegółowo na nadawcę. Ale druga rzecz, która już nie jest technologiczna, ona jest bardziej z poziomu takich naszych kompetencji i nawyków, to jest to, że jeżeli trafia do nas jakaś nowa informacja, nowy mail, który jest straszący albo oferujący jakąś korzyść, to musimy się zawsze zastanowić, czy to jest prawdopodobne, że ten nadawca by w ogóle nam taki komunikat wysłał. Czyli na przykład w tym mailu możemy zwrócić uwagę, że bank, który zna moje dane, bo przecież mam w nim konto,
powinien adresować do mnie spersonalizowanego maila, a nie pisać szanowny pan, pan pani. To raz. A szanowny dwa, kliencie, co jest już w ogóle kliencie. Takim bardzo pojemnym. A druga rzecz, jeżeli jest to bank i z bankiem mam możliwość komunikacji na różne sposoby, różne kanały, no bo jednak udostępnię mu bardzo dużo danych też dla bezpieczeństwa, to oczywiście, jeżeli stanie się cośkolwiek z moim kontem, to intuicyjnie powinniśmy raczej szukać tej komunikacji i liczyć na komunikację telefoniczną. I banki mają takie procedury, nie będą nas nigdy zmuszać do zresetowania w ten sposób konta. No ale zobaczmy, czy możemy sobie też poradzić z taką prezentacją, z takim próbą oszustwa na stronie internetowej. Znów przykład banku, kolejnego banku polskiego. Czy jest to prawdziwa, czy nieprawdziwa strona i po czym moglibyśmy to rozpoznać. Na tym przykładzie widzimy kilka ciekawych elementów. Na co byście zwracały uwagę? Ty potrafisz rozpoznać? No, patrzę na ten adres, który tam się na górze znajduje. Mhm. Jest kropka link. Tak, coś jest nie tak z domeną? No tak, domena nie. Domena jest podejrzana. Domena jest podejrzana. Widzisz za to coś, co mogłoby spowodować, że ta strona jednak troszeczkę byłaby dla ciebie bardziej godna zaufania? Uwaga na nowe zagrożenia w sieci, tak. Tutaj się pojawia, czyli jakby to też uwiarygadnia niby te strony. To jest bardzo wysublimowany przykład, bo poza tą domeną, którą faktycznie widać, że jest coś nie tak z samą domeną, to mamy równocześnie szyfrowane połączenie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, żeby to sprawdzać, czyli ta kółdeczka tak zwana tak HTTPS tutaj się pojawia, to znaczy, że przestępcy też potrafili to wykorzystać. No a druga rzecz, musimy wiedzieć, czy nasz bank faktycznie w danym momencie tak wygląda, czy ten design się zgadza, na to też warto zwracać uwagę. Banki zawsze o tym informują, czy coś się zmieni na przykład w systemie logowania. Ale oczywiście tutaj jest tylko jeden taki element, który od razu wprost moglibyśmy zauważyć, ale za to jest dużo takich podpuch, na przykład te informacje o bezpieczeństwie, którą możemy zwrócić uwagę. Ale phishing coraz częściej zdarza się nawet na telefony w formie SMS-ów. No i to jest pytanie też do was, czy na przykład na taki SMS byście odpowiedzieli i zareagowali? A ty? Nie, ja bardzo rzadko klikam w podejrzane rzeczy. Przede wszystkim tu nie widać nadawcy, tak? W sensie jest 7247, więc tak naprawdę nawet nie wiemy, kto nam to wysłał. Mm-hmm. Tak, phishing w SMS-ach zdarza się coraz częściej. Bardzo często jest związany z nie tyle wyłudzeniem nawet danych, co próbą namówienia nas na to, żebyśmy wysłali kolejnego SMS-a. SMS-a, który będzie na przykład na płatny numer. To no też tak. Jest bardzo mocno już ograniczane przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Natomiast oczywiście może być też próba wyłudzenia danych, czyli po kliknięciu na taki link. Też pamiętajmy, że na przykład na telefonie komórkowym ta przeglądarka i ekran jest mniejszy, więc mniej elementów widzimy, łatwiej jest nam przeoczyć pewne rzeczy. No i takie ataki phishingowe warto znać z dwóch stron, to znaczy na warsztatach i na lekcjach asów internetu. Nie tylko rozpoznajemy, bo to jest trochę quiz, to byłoby proste, ale uczymy się tego w drugą stronę, czyli próbujemy skonstruować samodzielnie taki atak phishingowy, żeby rozpoznać i nauczyć się przyzwyczaić do tego, jak myśli przestępca, osoba, która próbuje nas oszukać. Czyli zobaczyć, jakie elementy na stronie, w mailu, w SMS-ie mogą spowodować, czy w komunikacie, w mediach nawet, mogą u nas spowodować taki efekt, że ograniczymy myślenie, przyspieszymy myślenie i będziemy bardziej po prostu reagowali czysto, intuicyjnie, klikając i pisząc coś, bo na przykład będziemy spanikowani, zestresowani na wakacjach w pośpiechu z kiepskim internetem. I warto te zasady poznać i je sobie wdrożyć, nawet robiąc takie na sucho ćwiczenia z konstruowania zakupu. Zresztą myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na ćwiczenie, na lekcje. Myślę, że atrakcyjny dla dzieciaków. Nietypowy. I dla nauczycieli nietypowy. Mhm. I tak jak wspominałem, też tą lekcję phishingową możemy przeprowadzić bardzo wygodnie zarówno w klasie bez komputerów, bez komórek, bez tabletów, albo w wersji np. sali informatycznej, w sali komputerowej możemy ją zrobić za pomocą takiego narzędzia jak Phishing Quiz. Dostaniecie też za chwilę na czacie link. To jest po polsku dostępne narzędzie, w którym konstruujemy taki nieprawdziwy swój adres mailowy, na który przychodzi kilkanaście propozycji ataków phishingowych i musimy, zanim odpowiemy sobie, czy to prawdziwy, czy fałszywy komunikat, spróbować rozpoznać te elementy i możemy zobaczyć, jakie elementy phishingu odpowiadają za próby wyłudzenia danych, na co zwracać najbardziej uwagę. Dostaniecie linka, więc kliknijcie w tego linka. I sprawdźcie się, może nie teraz, tylko za chwilę. Tak, ale warto, naprawdę. Tak, i dla dorosłych, i dla młodszych użytkowników internetu.
A kolejna rzecz, która jest takim bardzo praktycznym elementem lekcji i to bardzo dużo, myślę, że o tym też bardzo często mówimy, pracując z nauczycielami i nauczycielkami, że dobra lekcja o bezpieczeństwie w sieci powinna być praktyczna. Nie powinna być takim uczeniem się zasad na sucho, tylko po to, żeby je wyrecytować. I to jest ten element praktyczny, że wiele lekcji możemy zakończyć faktycznie samodzielnym sprawdzeniem tego, czy jesteśmy gdzieś w sieci trochę bardziej bezpieczni, czy nie. Tak jak przed chwilą sprawdzaliśmy phishing, to kolejny link dla Was w ramach ćwiczenia czy pracy domowej, to jest sprawdzenie, czy nasze maile gdzieś wcześniej trafiły do sieci w wyniku wycieku danych. Jak myślisz, Twój na przykład kiedyś trafił? Tak, bo już to sprawdzałeś, wiem, że tak jest. Tak, sprawdziliśmy dzisiaj. Sprawdziliśmy to dzisiaj i rzeczywiście z zaskoczeniem można stwierdzić, że chyba nikomu nie udało, znaczy niewielu osobom udało się takiej sytuacji uniknąć. Tak, mój też wyciekł. Tak, więc na stronie monitor.firefox.com możecie sobie sprawdzić takie informacje. Ja na przykład tutaj przed chwilą wyświetlałem swoje wyniki, które widać było, że w 8 bazach danych z wycieków, na przykład z polskiego sklepu internetowego, jednego z bazy Kickstartera, takiego serwisu crowdfundingowego, pojawiły się moje informacje i moje dane przypisane do mojego adresu mailowego. Warto to sprawdzać regularnie, bo jeżeli ktoś nam kiedyś powie, że mam dużo kont, ale wszędzie to samo hasło, to jest dokładnie ten moment, w którym widać problem. To znaczy, jeżeli mamy to samo hasło wszędzie, a dojdzie do jednego wycieku, to hasło wszędzie jest do odczytania i do wykorzystania. Dlatego warto to sprawdzać i warto też zmieniać hasła. To jest praktyczny argument za tym. To prawda. I kolejna rzecz, która też jest do przećwiczenia i do wykorzystania i na lekcji, i poza lekcją, i znów kolejna taka, której na przykład dzieciaki mogą uczyć dorosłych, kiedy to poznają. Chyba, że już to znają, to w ogóle od razu powinny tego uczyć dorosłych, z którymi pracują. To jest wykorzystywanie takich dodatkowych elementów, które mamy zarówno w mediach społecznościowych, na skrzynkach pocztowych, a które są też w banku powszechne. Tak, to jest to, co ja mam w swoim banku, czyli oprócz tego, że wpisuję identyfikator, to mam potem obrazek bezpieczeństwa. W sensie oprócz tego, że identyfikator i hasło, to mam też taki obrazek, który mi się pojawia. I rzeczywiście kilkakrotnie mi się zdarzyło, że jak popełniłam jakiś błąd, to pojawił mi się jakiś zupełnie inny obrazek i wtedy wiedziałam, że coś jest nie tak. Mm-hmm. Tak, czyli twoje hasło wycieka, odpukać, oby się to nie zdarzyło, ale hasło tak wycieka. Jest. Ktoś przyjmuje nad nim, ma nad nim kontrolę, może je wykorzystać, ale równocześnie dokładnie jak w banku, jest to zablokowane, bo musimy czegoś jeszcze, coś jeszcze wykorzystać, żeby dać się zweryfikować. Drugi krok. Tak, ale mało kto wie, że mamy to dostępne w Gmailu, na Facebooku, na Twitterze, w większości dużych serwisów społecznościowych, na których też mamy może nie pieniądze, ale spore wartości. Wartości w postaci danych, znajomych, fanpage'ów, które prowadzimy, albo nawet naszej reputacji, która może właśnie nagle się obrócić w pył, jeżeli ktoś zrobi coś na naszym koncie pod naszym imieniem. Więc warto też o tym myśleć. To kolejny taki techniczno-praktyczny element naszych lekcji. No dobrze. I zanim powiemy, jak wejść w program Asy Internetu, to teraz ja zniknę. To jeszcze jedna zmiana ról. Tak jest. I wtedy mam nadzieję, że okaże się, co to są te nasze kolory i co pod tymi kolorami się kryje. Tada. Wróciłaś do studia. Bardzo się cieszę. Tak. Zaczynamy ostatnią część tego naszego spotkania dzisiaj. Opowiedzieliśmy trochę o lekcjach, opowiedzieliśmy o tym, jak wyglądają, jakie ćwiczenia proponujemy i o wartościach programu. I mam nadzieję, że to Was przekonuje do tego, żeby w nim wziąć udział. A jak to zrobić? Chcieliśmy Wam opowiedzieć o tym w kilku krokach, jako takiej ostatniej praktycznej lekcji. Króciutko jeszcze o tym, że ASY to są uniwersalne wartości, stawiamy na podmiotowość ucznia, uczeń jest dla nas w centrum uwagi, jest dla nas najważniejszy. Chcemy wzmacniać pozytywne postawy, no i angażować Was, ale też poprzez Was uczniów i rodziców do tego, żeby fajnie i bezpiecznie korzystali z internetu. Co więcej, cele nasze? Tak. Nasze cele to wzmacnianie kompetencji w zakresie edukacji o cyberbezpieczeństwie i też o obywatelstwie cyfrowym, ale to też, co jest bardzo fajne i ważne i trochę w ogóle zmienia sposób patrzenia na internet, to chcemy, żeby te lekcje, sposób uczenia o bezpieczeństwie w internecie był fajny, żeby był pozytywny, żeby ta komunikacja o internecie była pozytywna i że nie dzielimy właśnie świata na online i offline i że o tym możemy uczyć w ogóle bez komputera i bez internetu, więc odpadają nam różne takie straszne w cudzysłowie. Tak. I mówiłyście o tym zresztą na początku, mi to jest bardzo właśnie bliskie, że te pozytywne zachowania to jest nie tylko takie mówienie, że w ogóle można się zachowywać pozytywnie, ale w ogóle szukania i wzmacniania tego, co już jest dobrego w sieci.
dzieci i co dobrego robimy. Bo takim dobrym przykładem jest, jeżeli naszym marzeniem jest zostanie streamerem czy youtuberem, to jest świetne marzenie. I nawet jeżeli ktoś dorosły niekoniecznie się utożsamia z takim podejściem, tego, że to jest zawód przyszłości, czy coś, co jest istotne w danym momencie dla nastolatka, dla dzieciaka, to jest coś, co jest pozytywne. To znaczy można dużo wnieść, tak. Można dzięki swojej sławie, czy na YouTubie, czy na innym serwisie, można sporo dobrego zrobić. I myślę, że to dużo zmienia w myśleniu o bezpieczeństwie, szukanie tych pozytywów, tego, co można dobrego robić dla sieci. Jasne, to też trochę odnosimy się znowu do badań, które pokazują, że dzieciaki korzystają w celach komunikacyjnych i rozrywkowych z internetu, a chcemy też pokazywać, że na przykład edukacja, czy robienie jakichś fajnych akcji społecznych jest też możliwe dzięki wykorzystaniu internetu. Akcje społeczne. Czyli z czego się składa program? Na przykład. To jest właściwie ostatni element całego naszego procesu, przez który będziemy przechodzić w naszym programie, bo chcemy was zaprosić do tego, żebyście przygotowywali działania różne wspólnie z uczniami. Żeby w tym wam pomagać, to mamy gotowe scenariusze lekcji. Nie wiem, czy mnie widać teraz. Jestem. Ja cię widzę z pewnością. Kamil mnie widzi, ale chyba wy też mnie w tej chwili widzicie. Te scenariusze lekcji są do pobrania ze strony internetowej, do tego was zachęcamy. Będziemy jeszcze je dopracowywać i w takiej bardziej przyjaznej formie je opublikujemy, żebyście mogli je pobierać i drukować. To jest strona internetowa Internet Awesome i Asy Internetu Szkoły z Klasą, na które was zapraszamy. I gra Interlandia. Może Kamil chwilę o niej? Tak, Interlandia jest elementem interaktywnym najbardziej, poza ćwiczeniami, które oczywiście można zrobić w klasie. Interlandia jest grą bez konieczności logowania, którą można wykorzystać na lekcji informatyki albo, co też rozwijamy w ASAch, ponieważ mamy materiały również dla rodziców, którą można wykorzystać rodzic do rozmowy i do wspólnej zabawy wokół bezpieczeństwa w sieci, wokół tego myślenia o tym, jak się nie tylko lepiej zabezpieczyć, ale też jak właśnie korzystać z tej sieci jak najlepiej dla siebie i umiejętnie reagować na zagrożenia. Interlandia jest grą bardzo wkręcającą. Działa w przeglądarce, nie trzeba się logować, więc można z niej skorzystać zarówno edukacyjnie w domu, jak i w szkole. Tak. I wiemy, bo pytaliśmy różne osoby młode w różnym wieku, że rzeczywiście ta gra jest dla nich fajna, ciekawa, wciągająca, interesująca i też ten komponent wiedzowy, szczególnie przez starszą młodzież, był podkreślany, że to jest wartościowe bardzo w tej grze. Tu się nie rusza, ale jak tylko odpalicie linka z Asów internetu, to możecie od razu zobaczyć, że się wszystko rusza i gra. Jest po polsku. I jest dostępna po polsku. Scenariusze lekcji, które już wam pokazywałam, przez to one są z języka angielskiego przetłumaczone, ale dostosowane, zlokalizowane przez nas w Fundacji Szkoła z Klasą do podstawy programowej dla dzieci i młodzieży z klas 4-8 do wykorzystania, jak widzicie, na różnych przedmiotach. To jest pewien wybór, tak? To też od was zależy, gdzie widzicie jakąś potrzebę pracy w tych tematach. To mogą być też lekcje wychowawcze, czy nie wiem, spotkania z pedagogiem szkolnym, kiedy będziecie o tym rozmawiać. Ważne jest to i fajne, że to pasuje do polskiej podstawy programowej. Tak, ja to dodam tylko, że już zdarzyły nam się sygnały od nauczycieli, którzy też stosują te lekcje z młodszymi i starszymi uczniami. Jeżeli chcemy je dostosować, to nie ma problemu. Jeżeli wiemy, z kim pracujemy i że ten temat chwyci, to warto to zrobić jak najbardziej. Natomiast one są stworzone mniej więcej właśnie do tej grupy wiekowej. Czyli można troszkę uprościć albo troszeczkę utrudnić, albo wykorzystać na przykład, nie wiem, telefon komórkowy, żeby uatrakcyjnić daną lekcję. Mi się zdarza jakby podkręcać przykłady, robić dokładnie te lekcje tak, jak są opisane i są zaprojektowane, ale na przykład właśnie dorzucać jeszcze więcej emocjonalnych, trudnych, skomplikowanych przykładów. A jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby zrobić to z dzieciakami, nawet przeszkolnymi, to też czekamy. Bardzo zachęcamy. By nas interesowało, bo wiemy, że właśnie tam cyberbezpieczeństwo coraz bardziej jest dyskutowane, coraz częściej. No tak, no bo coraz młodsze dzieci korzystają intensywnie z internetu i dlatego nauczyciele przedszkolni też już zgłaszają taką potrzebę, żeby się więcej na ten temat dowiedzieć. To jak się dowiedzieć więcej? Zapraszamy na szkolenia. Będziemy te szkolenia realizować od połowy września do połowy czerwca 2019-2020, czyli cały kolejny rok szkolny. Szkolenia będą w całej Polsce, będziemy z naszymi trenerami do państwa jeździć, spotykać się. Dwa takie szkolenia oferujemy, należy się na nie zapisać przez naszą stronę internetową i następnie przysłać oświadczenie dyrektora o tym, że w ogóle wasza szkoła chce w ten program wejść. To są, pokaż nasze zdjęcie.
Kogo spotkamy? Kogo spotkacie we wrześniu? Na tych szkoleniach. To jest nasz prawie cały team trenerski, szkołoklasowy i właśnie trenerzy, których zaprosiliśmy i trenerki, których zaprosiliśmy z całej Polski, którzy są nauczycielami na co dzień, którzy znają specyfikę waszej pracy, wiedzą, czego potrzebujecie, jak fajnie prowadzić takie lekcje, mają rozbudowane doświadczenie, kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa. No więc tak, to jesteśmy my. Te osoby plus jeszcze kilka trafią właśnie na spotkania w szkołach, których już w tym momencie mamy blisko 370 zapisanych do programu i cały czas jeszcze mamy otwartą rekrutację, więc zdecydowanie zgłaszajcie się cały czas. Jeszcze jakbyś mógł pokazać ten troszkę wcześniejszy slajdik, tak ten. To są też, zobaczcie, w programie takie spotkania jak dzisiaj, webinaryjne. One będą, dzisiejszy jest taki wprowadzający o programie, ale chcemy wam też zaproponować spotkania z różnymi ekspertami, którzy będą o różnych ciekawych rzeczach opowiadać. I metoda pracy, którą tutaj chcemy wykorzystać, design thinking. Chcemy, żebyście też, chcemy was do tego przygotować, żebyście razem z uczniami przygotowywali działania lokalne, działania społeczne wokół wartości i wokół cyberbezpieczeństwa. Tam, gdzie dzieciaki widzą potrzebę realizacji takich działań, czy to dla swoich kolegów z klasy, czy z podwórka, czy dla społeczności szkolnej, to wszystko będzie od was zależało i to wszystko będzie realizowane we współpracy uczeń-nauczyciel. Bardzo nam na tym zależy. I te akcje społeczne, które, do których właśnie zachęciłaś, żeby powstawały w wyniku inspiracji lekcjami, czy w ogóle dyskutowaniem o tym w klasie, one będą mogły w przyszłym roku wziąć udział w programie mikrograntowym, który wystartuje w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego, gdzie będziemy najciekawsze inicjatywy, które się pojawiły w szkołach, które były właśnie w kooperacji uczniowie i nauczyciele, zeskalować dalej i będzie można wygrać mały grant finansowy na to, żeby to pociągnąć dalej, na przykład zrobić to samo działanie, czy to będzie lekcja, czy szkolenie, czy jakiś warsztat, czy akcja społeczna z kolejną grupą, albo można ją pokazać lepiej w sieci. Na już najlepszych oczywiście, jak w każdym takim dużym programie, będziemy chcieli zaprosić i spotkać na żywo i pokazać te najciekawsze rzeczy, które się zadziały. I to się zadzieje jesienią 2020 roku na konferencji podsumowującej w Warszawie, gdzie zaprosimy właśnie zespoły uczniowsko-nauczycielskie. Dobrze, to co? Kilka słów podsumowania i chyba musimy kończyć. To już przejdźmy dalej. Co jest ważne i chcielibyśmy, żebyście to zapamiętali, no to oczywiście zapiszcie się przez naszą stronę internetową. Jest tam taka zakładka Weź udział. Zapisujecie się przez formularz, ale też prosimy bardzo, żebyście przeczytali regulamin. Regulamin są takie nasze ramy formalne współpracy. One pomogą nam trochę się zorientować w tym programie, tak? Czego my oczekujemy od was, co my też wam dajemy w związku z tym. I na końcu regulaminu jest załącznik z oświadczeniem dla waszych dyrektorów szkół, że wasza szkoła poprzez waszą osobę chce się włączyć w program. To oświadczenie jest bardzo ważne dla nas, więc prosimy o przesyłanie. Zapraszamy, weźcie udział wtedy w szkoleniu. Będziemy się z wami indywidualnie umawiać już na kolejne terminy i w miejscowościach, w których was jest najwięcej. Też jeżeli widzimy, że w jakiejś miejscowości jest w ogóle bardzo dużo zgłoszeń, to na pewno tam przyjedziemy z naszymi szkoleniami. I ostatnia właściwie taka duża rzecz, no to właśnie zrealizowanie po tej serii szkoleń działań z uczniami, które mogą być inspirujące, tak sobie myślę, dla was i w ogóle jakieś takie nowe, odświeżające i ciekawe dla waszych uczniów. Na to liczymy. Wszystko to znajdziecie na stronie asyinternetu.szkołasklasą.org.pl i na stronach Szkoły z Klasą i na stronie Google i Internet Awesome, gdzie są wszystkie materiały. Co jest ważne i tak już kończąc, podsumowując, tam znajdziecie po pierwsze właśnie informacje o tym, jak wziąć udział, wszystko, o czym opowiedziałaś, formularz do zgłoszenia się do bezpłatnego programu. Jeżeli gdzieś tego nie wybrzmieliśmy z tym, to jest to program całkowicie bezpłatny dla nauczycieli szkół. Materiały, scenariusze lekcji, ostatnio opublikowany też materiał dla rodziców, więc jeżeli chcecie coś podrzucić im na zebraniu albo po prostu znajomym rodzicom, to też jest taki skrócony materiał poradnikowy dla rodziców.
I jeszcze chwilę dla nas. Tak, i jeszcze a propos tego materiału dla rodziców, to zachęcamy was do zapisania się na newsletter ASOWY, gdzie właśnie szerujemy, dzielimy się z wami różnymi fajnymi materiałami, ćwiczeniami, informacjami, które w tym obszarze się dzieją. I w ostatnim newsletterze właśnie ten materiał dla rodziców przesyłaliśmy, więc zachęcamy i zapraszamy was też do zapisania się na newsletter. Tak, więc nawet jeżeli nie jesteście w programie, to raz na miesiąc możecie dostać od nas ciekawostki i ciekawe informacje. My wam bardzo serdecznie dziękujemy. Na czacie, na Facebooku jeszcze odpiszemy na pytania i oczywiście, jeżeli nie byliście na całości, to będziemy też do obejrzenia w formie nagrania już za kilka dni w sieci. I oczywiście na tablicy Szkoły z klasą pod postami dotyczącymi ASOW też możecie nam zadawać pytania. Zapraszamy. Zapraszamy i do zobaczenia. Cześć.